Cześć, witamy was bardzo serdecznie w naszym najnowszym podcaście. W sumie dosyć dawno nie nagrywaliśmy, ponad miesiąc chyba. Jak się domyślacie, jest spowodowane tym, że mamy obecnie taki okres wakacyjny. Jesteśmy na rozjazdach. Tak, znaczy no w zasadzie wróciliśmy z rozjazdów, więc już znowu wracamy do, myślę, w miarę regularnego nagrywania. Chcielibyśmy się z wami podzielić w zasadzie naszymi jakimiś fajnymi wydarzeniami, które nam się wydarzyły na wakacjach. Zdarzyły. Wydarzenia, które się wydarzyły. Chociaż w zasadzie bardziej, Kuba, o twoich wydarzeniach na wakacjach, bo byłeś na Ukrainie. Tak. Ostatnie 3 tygodnie spędziłem na Ukrainie, jakieś kilka dni temu wróciłem i chciałbym się z wami podzielić tym, jak to tam wygląda. Pojawia się dużo plotek, dość mało ludzi z Polski jeździ na Ukrainę turystycznie. Zazwyczaj tylko zahacza Lwów, może Kijów i tyle. No tak, tak. Ja miałem szansę być trochę dużo głębiej w Ukrainie. Dłużej na pewno. Tak, dłużej. W jednym z małych miasteczek, ale jednak porównając do polskich małych miasteczek, to było jednak bardzo duże miasto pofabryczne. Okay. Kiedyś stare miasto. Zaczynając od samego początku, od kiedy tylko wylądowałeś, tak? Bo przylecieliście, tak? Tak. Wylądowałem. Lotnisko ogólnie bardzo, bardzo małe, z tego co pamiętam. Jeden pas chyba. Ale to chyba jakieś, i to było to miasto. To był Kijów. Kijów. To był Kijów i to było to lotnisko Żuliany jest to małe, a Boryspol jest to duże za Kijowem. Czyli są dwa. Tak, bo to jest centrum Kijowa, jest malutkie. Pewnie kiedyś tak u nas będzie, że u nas będzie malutkie lotnisko. Centrum, a większe będzie na obrzeżach, gdy będzie ten port, ten super tak. Hiperlotniczy, no. Kiedyś za 10 lat pewnie. Żebyś widział co za 10 lat. W każdym razie wylądowaliśmy, poszliśmy sobie na lotnisko, poszedłem na, no jakby na sprawdzenie moich papierów, tak? No tak. Na odprawę do kolejki foreign, było tam może z 5 osób, więc cała reszta to Ukraińcy. Ogólnie samolot wypełniony, nie wiem, 70%, więc pustawą. My z moją dziewczyną mieliśmy obok nas miejsce wolne i dużo było miejsc wolnych. Jednak dla Ukraińców latanie takimi lotami to nie jest tania sprawa i jednak wszyscy, którzy z nami latali, było po nich widać, że chociaż są na poziomie średnim lub nawet dość mocno wysokim poziomie. Po ubraniach. No właśnie, chciałem się pytać, co stwierdziłeś? Po ubraniach, oryginalne torebki u kobiet na przykład. Aha. Oryginalne ciuchy tylko typu off-white, typu no różnie, tak długo było jadę. Ale to po prostu od razu widać po projektu. A powiedz, tak jak już, bo coś wydarzyło się w trakcie tej kontroli, czy jak to nazwać? W trakcie kontroli w sumie kompletnie nic. Jedynie jak leciliśmy w Warszawie, to dziewczynie mojej sprawdzali tam papiery, trochę się na tym wili, a w końcu udało się, wszystko było okej. Okay. Nie została deportowana. Ja nie zostałem deportowany. No to jest już okej. Okay. Tak. Chciałem się zapytać, jak tam jest ze znajomością angielskiego, bo to wiesz, różnie się mówi, nie? No ze znajomością angielskiego nie można powiedzieć, że jest dramatycznie. Znaczy rzadkością jest, że oświadczysz. No i w Kijowie tak, na blisku. Tak. No, u nas jest tak w Polsce, że zazwyczaj jednak tak, duża część osób może zna angielski, bardzo dużo się boi. Znaczy myślę, że na lotnisku przede wszystkim, bo o tym chodziłem, właśnie na lotnisku mi chodzi, tak. Na lotnisku znają oczywiście u nas angielski i to dość normalny poziom jest angielskiego, tak? Każdy się z tobą dogada na pewno. No tak oczywiście. Znaczy wiesz, myślę, że na lotnisku to przede wszystkim powinni tak, na pewno warunek konieczny w CV-ku to jest angielski, na chociaż B2 jakimś, nie? No. Żeby się dogadać właśnie o proste rzeczy. A te wyrazy typu specjalistyczne to już po prostu po roku pracy znasz, tak? Tak. To tam no niestety tak nie było. Jak wracaliśmy, no to właśnie tylko jedyny... to był jakiś żołnierz, to była jakaś typu straż graniczna i oni też sprawdzali nasze dokumenty na wyjeździe. Tak. Też czy na przykład nie byłem za długo na Ukrainie, ponieważ można być bodajże do 1,5 miesiąca na turystyku. No i wszystko okej. Okay. No i może proste słówka, no ale przywitałem się z panem po angielsku. On też mi odpowiedział po angielsku, więc już uznałem, że jest okej. Okay. Wcześniej, kiedy mówiłem tam do pani przy bagażach, do pana tam przy kolejce, to nie odezwali się do mnie, za bardzo niemiło. Aha. Więc nie za bardzo. Fajnie. I właśnie pan spokojnie powiedział, życzył mi miłego lotu, ja życzyłem jemu miłej roboty. Okej, okay, fajnie, miło. No pozytywnie już w sumie tak naprawdę. To jest spoko, tak. No ogólnie od początku pojechać. No, najpierw byliśmy w tym Kijowie, a teraz złapaliśmy pociąg do Niżyna. Pociąg wybraliśmy bardzo i to jest to miasto, tak, o którym mówiłeś? Tak, to jest to miasto. Pociąg wybraliśmy bardzo drogi, oczywiście jak dla nich.
No właśnie, bo może warto powiedzieć na samym początku, gdy mówimy o cenach o przeliczniku. O ile ja się orientuję, to jedna złotówka to jest równowartość 7 hrywien. No plus minus 7. Więc to są sprawy takie, że jak my za pociąg zapłaciliśmy 350 hrywien, to jest po jakieś ponad 50 zł, to dla nas to jest nic. No za dwa bilety. No to tak... Znaczy, no na krótki dystans to... No tak, ale to nie jest jeszcze tragicznie, tak bym powiedział. No zapłaciliśmy za dwa bilety 100, nie? Mhm. A to nadal nie tragicznie. Za taki... No, ale to w sensie jak krótki dystans? No nie wiem, to 200 km około. No to tak... To droga, bo tak? No, no ale dobra, nie źle. Ale, no dobra, no tak. Ale no, mieliśmy super pociąg, stary, ale idealnie czysty. Ani grama kurzu i sypialniany z tymi wielkimi łóżkami. Zresztą nie wiem, czy widziałeś, może wrzucałem jakiś tam materiał, jakąś fotkę. Wszędzie dywany w pociągu, na ścianach, na korytarzach. Na ścianach, czyli to jest prawda, to co się widzi w internecie, na tych grupach i nie grupach, na tych zdjęciach. Tak, znaczy we wszystkich domach, to nie byłem, tylko w jednym, tam w tym mieszkałem w Nierzynie u dziewczyny, to właśnie był dywan na ścianie. Okej. Okay. I on wisi, w sensie może nie ten sam dywan, ale po prostu kontynuacja jego tego dywanu, wisi tam od lat 6. Ups, przepraszam, no chwilę. Przepraszam za zakłócenie. Od lat? A od lat, nie wiem, no tych 60-tych, 70-tych, coś takiego. Wow. Cały czas, na każdej fotce rodzinnej, która jest zrobiona w salonie, znajdą mi jedna babcia, druga babcia, prababcie. Jestem zawsze dywan, nie? Śmieszna. Ale to podobno się wzięło stąd, że to, znaczy, to mi się wydaje, to coś chyba kiedyś czytałem, nawet już do końca nie pamiętam, jak to było, ale wydaje mi się, że chodzi o to, że żeby dawało ciepło? Żeby nie było zimno w drugą. No tak, żeby ciepło nie uciekało z domu. Nie mam pojęcia, no, może kiedyś na Ukrainie na przykład tam bardziej właśnie na wschodzie było bardziej zimno, ponieważ oni mają takie te stare budownictwo, no jak podobne jak u nas, czyli ściany mają po pół metra, no jak nie więcej, więc nie mam pojęcia, jak tam mogło być kiedykolwiek zimno. Nawet chyba, że przez stare okno. No nie wiem, może. Ciekawe w sumie, ciekawy temat. Tak, no dywan sobie wisi, no i wisi bardziej jako dekoracja. Aha. No podłodze to są dywany też takie starsze. A tak jeszcze, jako pierwsze wrażenie, to co ci się tak w oczy rzuciło? Najbardziej powiedzmy w ogóle na tej Ukrainie. Bardzo dużo starych samochodów. No tak. Motoryzacja stoi w tym. Jest bardzo dużo nowych samochodów, bardzo dużo elektryków, więcej niż w Warszawie się widuje. Zdecydowanie więcej niż w Warszawie się widuje. Ale jest też dużo Łady, dużo Łazów i tym podobnych marek. Czyli samochodów z lat właśnie, tak powiedzmy, 70-tych, 80-tych. Są nawet samochody z lat 60-tych. Kurczę. Widziałem jednego ty z lat bodajże 50. Udało mi się schwycić. Ale w dobrym stanie te samochody chociaż, czy w takim niezbyt? Dużo w stanie agonalnym na pewno, a dużo takich typowych średniaków, czyli jeździ, skręca, hamuje. Jak u nas samochody za 5000. Okej. Jednak kultura na drodze, co zauważyłem, jest zdecydowanie lepsza niż w Polsce. Ponieważ u nas na przykład ktoś komuś zjechał drogę i ten ktoś nie trąbi, ani razu, tak? Wow. Wszyscy używają kierunku. Jeżeli widzisz, że samochód bardzo szybko jedzie, a stoisz na pasach, to nie przychodzisz, tylko czekasz, aż przyjedzie i przychodzisz. Dużo samochodów też puszcza, tak? No to... Ale ogólnie jakby, wiesz co się stanie na drodze, nie jak w Polsce, że niby możesz wejść na pasy, ale coś cię może potrącić, jak nie zauważysz na przykład, tak? Nie, jakby no to wszystko jest bardzo logiczne i wszyscy są bardzo kulturalni, jeżeli chodzi o na drogach. Nie ma żadnych zadym, tak jak u nas. Nie, no to masz rację, faktycznie. Powiem ci, że pewnie gdybym pojechał, to bym się zdziwił, bo... Tak, znaczy, mam nadzieję, że weźmiemy przykład u nas. No. Że weźmiemy z nich przykład, że u nas też tak będzie. W końcu tak. Może. Tak, zastanawiam się, z czego to wynika. Może po prostu inna kultura, może po prostu mają słabsze samochody. Na przykład, no jak jeżdżą tymi Ładami starymi, to wiadomo, że to są dość ciężkie samochody, takie jakby stary typ kombi może. Po prostu duży jakby sedan, ale wygląda bardziej jak kombi, tak? I w tych samochodach też pewnie nie mają za dużo mocy, może mają jak moje Fieście, a jednak to są duże samochody, może nawet mniej koni, bo to jest jednak stara maszyna. I też jednak nie są tak pewni siebie, że nie wyjadą sekundę ze skrzyżowania, tylko nie wiem, z pięć, tak? Zanim jeszcze przerzucam na drugi bieg ze zgrzytem, to trochę to potrwa, tak? Więc może jakby taka niepewność tych samochodów też im pomaga, że są bardziej bezpieczni i zachowawczy, tak? Ale wiesz co, możesz mieć rację, faktycznie, no, ale to... Może tak kiedyś to... w Polsce było z maluchami, że było mniej wypadków, nie, że było mniej samochodów, to jeszcze, że ludzie nie byli tak pewni. Może. Bardzo tak szybko nie za... No. Bardzo szybko jeździli. Nie za. Tak. Nie chodzi o jazdę, wiesz, 120, tylko tak bardziej jazdę od 0 do 80, no, rozumiem, bardzo tak. Szybko, tak przyspieszenie. No. To jest możliwe. W sumie potwierdziło się to był taki stereotyp, że kobiety są bardzo ładne. Szczególnie
tak w młodych rocznikach to się aż tak bardzo nie rzuca w oczy. Jednak w tych takich kobietach od, nie wiem, 20 do 30 roku życia. Mhm. Gdzie w Polsce no to różnie to wygląda. Są lepiej ubrane, pomalowane, zadbane no, swoje ciało, okay. Jak kobiety. Ale też jest bardzo dużo takich, no bardzo nieładnie wyglądających kobiet u nas. Żeby nam przypadkiem tylko teraz suby nie zmalały. Tak. Nasza i tak dosyć nieduża liczba subów. Tak. No. Ale nie, jak ktoś o siebie dba, to nie ma problemu, tak? A tam jednak po prostu większość kobiet, które widziałem właśnie w takim średnim wieku typowym, było tak dobrze zadbane o siebie. Widać, że był grany fryzjer, lepszy, nie za piątaka. Żeby był grany makijaż przed wyjściem z domu do pracy. Dobrze dobrane ciuchy, nawet tanie, ale dobrze dobrane, tak? Więc to była bardzo duża różnica. Więc chyba drogi to mnie najbardziej tak jakby zaskoczyło. Aha, a tak jak wyglądał twój dzień taki przeciętny tam? Przeciętny dzień wyglądał tak. Wstać jakoś tak w miarę rano, powiedzmy 9:00, 10:00 może czasem. Potem tak, trzeba pokarmić psy na działce. O, wow. Działka jest 15 minut piechotą obok domu. A jakby mieszkaliśmy, można powiedzieć, że nie w centrum miasteczka, ale obok centrum. Było centrum, nasze mieszkanko, nasz dom i dworzec główny. Przepraszam. Więc byliśmy tak mniej więcej na środku tego miasteczka. No to do działki mieliśmy właśnie 15 minut, no to pójść rano, zanieść jedzenie psom, tak gotowane, psy jedzą gotowane, nie żadne karmy, nakarmić psy, zanieść tam wody na działkę, żeby była tam w tym takim, nie wiem, dyspozytorze, taki kranik, do którego nalewa się, możesz sobie umyć ręce, umyć narzędzia, tak? Trochę posprzątać, trochę poogarniać, trochę polatać z motyką. Wow. No i potem, czy sierpan? O kurczę, to tak, taki old school. No old school, strasznie old school. A jak mięśnie ci się wyrabia? No nie? Na pewno. Potem wracasz do domu, idziesz do sklepu, który też masz na piechotę, nie wiem, za 20 minut, albo możesz podjechać marszrutką, czyli lokalnym autobusikiem. Czyli takie duże jakby dostawczaki przerobione na busiki. Tutaj jakaś dykta, tu tutaj okienko. Ale to nie w Kijowie. Czekaj. W Nierzynie, dobra. Czyli w tym mniejszym miasteczku, tak? Czy mniejszą? Z tego co pamiętam, to miasteczko... Nie, mogę się mylić, ale z tego co pamiętam, to miasteczko ma ludność taką samą jak Wawel. Aha, nie, to ja ci sprawdzę, żeby nie było. Sprawdź, żeby nie było. Tylko wpisz Ukraina, bo w Polsce jest wieś Nierzyn. Dobra, myślę, że tam znajdę jakoś. To znajdę. Wydaje mi się, że to około 70 tysięcy. To jest chyba ktoś, jestem ciekawy. No i właśnie można też było wszędzie podjechać autobusikiem, gdzie było blisko. My jednak wybieraliśmy prawie zawsze taksówki, ponieważ koszt taksówki na przykład od domu do sklepu to było 40 hrywien, więc też około 5 zł. Wow, wtrącę tylko, że w tym regionie jest 70,5 tysiąca osób mieszka, więc to całkiem duże miasto, przynajmniej jak na polskie standardy, bo Ukraina jest większa, więc myślę, że nie są mniejsze. A wracając do tego, co mówisz, wow, 5 zł za taksówkę, gdzie u nas Pisowa... na dzień dobry, w sensie z Rzymiami tak zwanym masz 8 podejście. No właśnie. Nie raz. No tak, za 13 zł by się do takiego sklepu zapłacił. No tak. 14. Znaczy nie wiem, czy by taksówki cię brały, bo powiedział, pani, za tyle to mi się nie opłaca. Wtrącając jeszcze do ludzi, w sensie do ilości ludności, Eli mówi, że kiedyś podchodziła pod milion podobno. No to dlaczego spadła? Czym może pod setki tysięcy, tak? No może dlaczego spadła? No, fabryki jakby powstawały nowoczesne w innych miejscach. Już wiesz, nie ma małej fabryki, która by coś produkowała i nie byłoby takich 50, tylko jest jedna wielka. Mm-hmm. Jeden wielki koncern. Ludzie powyjeżdżali do Kijowa. Do miasta przyjechali ludzie ze wsi, które raczej pracują tu w sklepiku, tu coś sprzedają. Więc, no nie ma takiej produkcji, bo jest po prostu nieopłacalna, niepotrzebna, tak? Zawsze wiadomo, że wielka firma wyprodukuje 15 razy więcej za mniejsze koszty, tak? Więc bardzo dużo ludzi wyjechało, bo jakieś setki tysięcy zostało 70. I to widać, bo miasto jest wielkie, ale trochę opustoszałe. I jeszcze kolejne moje największe zaskoczenie, że u nas, jakbyśmy wyszli, czy to w naszej Wesołej, czy to nawet na Pradze, o 22 w tygodniu, no to pustka. Jakieś tam, no w sensie, 10 osób miniesz, nie? Tam ktoś będzie leciał jeszcze do Żabki zamykającej. Wiadomo, że raczej ludzie są w centrum miasta, czy bardziej centrum miasta, albo no w no tak, ale takich... na tygodniu to nawet centrum, aż tak bardzo dużo nie ma. Pamiętam, Warszawa 23, Zawisze byłem właśnie z dziewczynami, też były pustki, tak? Aha. Tam 22 ludzie wychodzą z domu dopiero. Aha. Idą sobie do parków, robią sobie spoty samochodowe, driftują. Spoko. Ludzie wychodzą tam, jedzą sobie tam kebaby, jakieś pizze z lokalnego sklepiku, który działa 24. I dzieje się życie, tak? Dosłownie mijasz po drodze, zazwyczaj młodszych ludzi, ale tak po drodze do centrum miasta mijasz 50 osób, tak?
To jednak byłem w szoku, że tak do spokojnie do pierwszej w nocy, do drugiej nawet się dzieje życie. Nie, no fajnie, fajnie, ale to w środku tygodnia normalnie. W środek tygodnia. Wow, jakby ci ludzie do pracy w ogóle nie chodzili, nie? No, może chodzą tylko, wiesz, do jakiejś, żeby nikogo nie walić. Luźnej typu, wiesz, idziesz na bazarek i handlujesz kapciami, tak? No to nie musisz być wyspany do takiej roboty, prawda? No, spokojne miasteczko. No dobra. Takie małe miasteczko. No spoko, spoko. Więc coś takiego, to też mnie bardzo zdziwiło. Bo u nas to była pustka. No wesoła po 22. No tak, ale to jest dzielnica, w której się mieszka w zasadzie. No tam też się mieszka, to miasteczko, no tak, i też ale, nic nie ma, nie? Jakby. Ale chodzi mi o to, że wiesz, raczej ludzie chcą gdzieś spędzać wolny czas wieczorem, no to dalej. Jadą, tak, gdzieś właśnie, no, bardziej, że tak powiem, w miasto. No, no można tak powiedzieć. Także, ale spoko. Ale to jest zadziwiający fakt. Czyli mówisz, miasto jest rozległe bardzo. Tak, jest bardzo, bardzo rozległe, żeby... No przejechaliśmy od naszego domu taksówką, jakby końca jednego miasta do takiego lasu. Mhm. Ogólnie też fajnie, bo wchodzi do lasu, wszędzie są ławeczki, mhm. wszędzie są miejsca na ognisko z cegieł, ktoś kiedyś to wykonał. Wszędzie są zawieszane śmietniki na drzewach, no. po kilka na jedno takie jakby palenisko, ognisko. I takich palenisk, ognisk jest, nie wiem, ze 20 w tym lesie. Wow, nie no, to ktoś tak dobrze pomyślał. Tak, i jest, i ogólnie, znaczy ogólnie gdyby nie, o to teraz kolejna rzecz powiem, ogólnie gdyby na przykład psy nie rozrywały tych worków, przyjąc jedzenie, to by było bardzo czysto. W sensie, bardzo czysto porównuję do Polski. Aha. Jednak wchodzisz do lasu i jesteś jakby na śmietnisku, tak? No tak, niestety tak się zdarza nieraz. Więc tam bardzo czysto. I właśnie tutaj przejdę płynnie do kolejnego... A, i do tego lasu, tak? Jechaliśmy, nie wiem, właśnie z pół godziny taksówką. I najbardziej zdziwiło mnie, że taksówka to był zwykły samochód, jakiś tam typu sedan. No. Nie tak bardzo stary. Nie wiem, Skoda, Volkswagen, cokolwiek, tak? I taksówka się jechał po takich korzeniach, po takiej drodze okropnej, no bez szans. Czyli stan dróg to jest też to, nie, po prostu taksówka wjechał do tego samego lasu. Aha, myślałem, że takie drogi są. Nie, 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 znaczy drogi też są takie, ale to u nas bez szans, żeby taksówkarz po kawałku złej drogi gdzieś tam nie pojechał, nie, czasami. A tam po prostu, no jak u nas są te takie, nazwijmy to offroadowymi drogami, na przykład przy naszym jednym zabytku. Tak, wiem. No chodzi o dojazdowe drogi do jakichś posesji, które, no tak, tak. przy których mieszka pewnie tam niedużo osierodzi. Tak, albo były trzy domy kiedyś i teraz prawie tam nikt nie mieszka. No. Kolejne właśnie zaskoczenie. Właśnie to, co teraz mnie zadziwia zawsze na Facebooku. Post w Polsce, tak? Na Facebooku post. Jakiś kot biega sobie po ulicy XXX. Może znacie właściciela. Kot nie ma chipa, tak? Aha. To tam po prostu bez szans. Wychodzisz z bloku, mijasz pięć kotów. Idziesz do sklepu, mijasz jakieś 50-60 kotów. Znaczy koty wolno żyją, więc... No tak, ale po prostu ilości, tak? Tak samo z psami. Psów jest jeszcze więcej. I wszędzie biegają bezpańskie psy. Aha. I koty. Wszędzie po prostu. Nie no, koty się spotyka, ale mówię, koty to, wiesz, niekoniecznie muszą być bezpańskie, bo po prostu wolno, znaczy w sensie, wiesz, koty wychodzą z domu. No tak, no ale to było, wiesz, kilka razy więcej niż na przykład na naszej takiej wesołej. Ale psy to faktycznie. I psy no, tak samo, taka sama ilość. Psy raczej jednak nie mieszkają. No, pójdziesz do sklepu i miniesz ze setkę psów spokojnie. Wow. I wiesz, u nas tak biega jakiś wolnopies, to zazwyczaj bez obroży, bez niczego, dziki. No. Musisz kurna, jeszcze nie ugryzie, nie? Przechodzisz kółko, robisz między nimi, nie? Gdy tylko nie podszedł do ciebie. Tam na luzie. Połowa psów w ogóle jest szczepiona przez państwa, jakby połowa niestety nie. Ale jest ich po prostu multum. No. Za każdym razem gdzieś wychodziliśmy, gdziekolwiek to były psy, tak? Gdziekolwiek by się nie wyszedł, więc dzikie psy to niestety problem ich traf. Straszne. Dzikie psy i dzikie koty, tak? Mhm. No cóż. Bezpańskie. No. To jest akurat. Ale masakra. W sumie, ale to jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Czy co, jakiś brak schroniska? Tak, nie ma schroniska, jakby nikt się tym nie zajmuje, w sensie nie łapią tych psów. Właśnie nie ma za bardzo gdzie ich zawieźć. Najbliższe schroniska są chyba w Czernichowie i właśnie w Kijowie. Wow. Jakieś tam dzikie setki kilometrów dalej. Poza tym, tak jak właśnie myślałem, w Polsce też jakby takie coś nie miałoby prawa bytu. No to po prostu psy by, no jak pies jest na ulicy, to po jakimś czasie pędzy, czy później... Jak go nigdy nie dokarmia, no znaczy to... wiesz co, pies sobie, wiesz, pies z zwierzęciem sobie by jakoś tak, poradził. Tak, coś znajdzie, ale wiesz, jak masz śmieci w śmietniku, coś gdzieś, no. to mały pies no, nie ma szans po prostu na przeżycie długo. Typu, wiesz, 3 lata, nie wiem, 5 lat na ulicy, o to mi chodzi, tak? No to pewnie a tam tak. właśnie o tym też myślałem i tutaj głównie jest to, że co druga pewnie, żeby być na pewności, mogę tak powiedzieć, osoba w Nierzynie ma działkę. No tak. I z tych działek wszędzie wypadają po prostu kilogramy owoców na drogi. Więc wydaje mi się, że to jakieś resztki, też jak pewnie psy sobie przechodzą, łapią jakiegoś kurczaka, który sobie biega właśnie pod działeczce. Wydaje mi się, że to jest główna ta opcja. Plus dużo ludzi dokarmia. Koty na przykład dokarmiam. To jest też dość takie słabe, no bo w sumie. Jak im bardziej dokarmiasz, tym więcej ich będzie. To trochę bezsensowne. Tak. A powiedziałeś o tej kulturze jazdy, tak? Że
No, bo być może właśnie ludzie mają takie samochody i muszą uważać, że co cię tak jeszcze miło zaskoczyło? Miło mnie zaskoczyło, na pewno to. Tak, samochody elektryczne. Było ich dużo w mieście, bardzo dużo w mieście ich było. Mhm. W mieście ich naliczyłem przez jeden dzień więcej niż bym naliczył w Warszawie elektryków. To jest szokiem, tak? W małym mieście, 70 tysięcy mieszkańców, tak? Mhm. Tam trochę może przyjeżdżę do roboty czy gdzieś, tak? Ze wsi na przykład. Ale na przykład jest centrum miasta, można to powiedzieć, duży park. Jest klub, jeden tam z kilku klubów. No, klubu restauracja, można tak powiedzieć. Mhm. Takie miejsce chillu. Drogie na ich standardy, to drogie miejsce. Bo za imprezę tam koleżanka chyba zapłaciła chyba 6 tysięcy hrywien. No to faktycznie. To na ich to jest bardzo dużo. Ile? 800 zł na nasze? Tak. Tak powiem, ale no. Co to za impreza? Ona tak po prostu wyszła na mieście? Nie, to było ten, urodzin. Aha. Tak powiem, że tak nasze standardowe zakupy w sklepie, w dużym supermarkecie, które nam wystarczały na kilka dni, to były 400 hrywien. Więc taka impreza to była bardzo droga rzecz. No i właśnie tam pod tym klubem stała sobie ładowarka do samochodów elektrycznych. No gdzie u nas oświadczysz w jakimś randomowym miasteczku ładowarkę? Są miasteczka z ładowarkami, no ale nie. No, nie jest to rozwinięte, myślę, że się będzie rozwijało w ciągu najbliższych lat bardziej. Tak. Nie wiem też jak Kijowie, ale też muszą mieć multum tych ładowarek. Wiesz, bardzo dużo było samochodów właśnie elektryków. I też policja. Dosłownie co drugi radiowiec policyjny to był nowy elektryk, czy tam hybryda. Nie, ale wiesz co, myślę, że jeśli w takim mniejszym mieście, tak jak mówisz, tak, bo to mówisz o tym, że jeśli tam są ładowarki, to myślę, że w Kijowie też są jednak. Tak, że tak mi się czuje wydaje. Znaczy i tak, no skoro tam były, to tam też logicznie muszą być, ale to mnie zszokowało, prawda? Mhm. Tak jakbyś u nas w Wrocławiu pod, nie wiem, jakąś pizzerią miał ładowarkę do samochodu elektrycznego. No ja bym był w szok. Faktycznie. Coś jeszcze ci tak zaskoczyło miło? Tam konkretnie? No, raczej nic aż tak bardzo. Ceny, które są bardzo dla nas korzystne. Mhm. Bardzo no właśnie, korzystne. Powiedz o tych cenach, bo to jest też bardzo interesujące. No to ogólnie, tak, mam kilka przykładów produktów spożywczych, tak? Cebula. Aha. 10 groszy. No nie, żebym wiedział, ile kosztuje w Polsce cebula, ale może jak ktoś nas słucha, wie. Bo rzadko się patrzy na takie ceny, takich rzeczy, tak? Mhm. Czekolada, 2 złote. I to już jest bardzo, bardzo dobra czekolada. Aha. Czekolada, która by w Polsce mogłaby kosztować z 8 i tak bym ją kupił, tak? Mhm. Tak dobra. No nie wiem, na przykład mięso jest bardzo drogie. I dla nas, i dla nich, bo kilogram kurczaka potrafi kosztować 10 zł. To jest bardzo drogie za kurczaka. Co tam jest jeszcze z takich cen? Słodycze są bardzo... Na przykład daktyle, tak? Kupiłem 200 gram daktyli. Gramów? Gram? Chyba gramów. Daktyli? Zapłaciłem 1,5 kilograma daktyli kupiłem. O, tak, spytnie. I zapłaciłem za nie jakieś 80 groszy. Nie, no to faktycznie. Gdzie u nas daktyle są po prostu pioruńsko drogie, bo za taką paczuszkę 100 gramów kosztują kilka złotych co najmniej. No tak, to faktycznie jest zauważalne. Takie rzeczy suszą na owoce. No właśnie, wszędzie jest działka, każdy sprzedaje owoce na rogu, więc te suszone owoce. Bardzo drogi jest import u nich. Nie wiem, jak bardzo mają zamknięte granice na to, a po prostu u nas, no wiadomo, melon, jakieś mango, no, są droższe. Nie ma problemu, nie? Ale nie ma problemu. Nie, nie, u nich też nie ma problemu z tym, żeby dostać. No. Tylko po prostu, jak w Polsce zapłaci na przykład, nie wiem, za limonkę tam dwa, nie wiem, pamięci, ile kosztuje limonka. Też nie wiem. Nie wiem, strzemy 2 złote, no. To u nich za limonkę zapłaci 6 złotych. Nie, no to faktycznie jest różnica. A... melon kilkanaście złotych. Jeden. Jeśli mówimy o cenach, to warto było też o płacach powiedzieć coś, bo, no bo myślę, że to jest bardzo interesujący temat, zważywszy na to, ile jest w tej chwili Ukraińców w Polsce. Mm-hmm. No mówi się w milionach wręcz, więc co tam, wiesz coś o płacach na temat płac? Ogólnie tak. Z tego co wiem w Polsce, praca ratownika medycznego. Możesz w sumie możesz wejść i sprawdzić, ile płaci się średnim ratownikom medycznym. Dobrze. Ja bym strzelał, że bardzo niestety nisko. Coś w granicach na przykład, nie wiem, powiedzmy 2,8 netto. No, pozwól mi, że sprawdzę, tak, bo nie wiem. Sprawdź i od tego zaczniemy nasz wywód, bo chcę zobaczyć ile. Jaka wielka to jest różnica. No wydaje mi się, pensja jakaś minimalna to jest 1800, więc na pewno nie niżej. W tej chwili chyba większa. Ponad większa. Już zaraz mam tutaj taką stronę. Ratownik medyczny, który jeździ na karetce, bo tylko jakbyś mógł zobaczyć. Plus. Oczywiście. Gdzie to jest? Nie będę. Tu lekarze, wykształceni fizjologów, fizjoterapeutów. Aha. Weź pisz, ile kosztuje, ile zarabiają ratownik medyczny.
na karetce. Dobrze, wiecie co, my sobie zrobimy krótką pauzę, wy tego pewnie nie czujecie, my w ciągu w trakcie tej pauzy sobie poszukamy, no spokojnie, więc na chwilę się z wami żegnamy, ale na chwilkę. Dobrze, mamy już dla was dane. Średnio ratownik medyczny w Polsce zarabia 3300 mniej więcej. Czyli wiadomo, że małe miasteczko będzie zarabiało te, jak tu mamy napisane, 2600? Od 2600 najmniej. No a duże tak, miasta można powiedzieć, że 4. No tak, do 4000. No, 4. No to tak to wygląda w Polsce. Wiadomo, że są jeszcze prywatne i one zarabiają. Mniejsza to. No to w Nierzynie koleżanka mojej dziewczyny, właśnie, którą pozdrawiam serdecznie. I tak nas nie zrozumie, niestety. Jeździ na karetce, jest ratownikiem medycznym i pracuje cały miesiąc, tak? No, no tak. I oczywiście tutaj jako ratownik medyczny tam nie pracuje codziennie, tylko na przykład pracuje poniedziałek 12 godzin, środa 12 godzin, piątek, sobota 12 godzin, tak? No. 12 godzin. Ci pracuje więcej, no ale mniej dni, tak jak u nas niektóre no tak, prace wyglądają. No to ona zarabia... No 40 godzin się średnio pracuje, więc jak tu powiedziałeś, to tu już jest no, chyba 50, jeśli dobrze liczyłem. Tak, to tak jak my wczoraj gadaliśmy, ona zarabia, z tego co pamiętam, 800 hrywien. Czyli to jest, przypomnijmy, że przelicznik jest 1 złotówka 7 hrywien, czyli trochę to jest... 100. Mój Boże. No 115 powiedzmy. Tak z głowy strzelam. 115. Nie nauczyłem się tego. A powtórzę jeszcze raz, że w Polsce średnio jest 3300 zł. Tak, czyli nawet jak przyjedziesz do Polski i zatrudnią cię na czarno, to nadal dadzą ci pewnie powyżej 1500. No, tak. Na czarno. Więc to jest akurat dramat. Mówiłem mi właśnie, że i sytuacja w Polsce wygląda tak, że na ulotkach więcej zarobisz niż tam jaką lekarz, nie? Wszystkim na wszystkim więcej zarobisz, tak, pracując tak. Dlatego jest takie coś, to nie jest takie oficjalne, to nie jest jakby korupcja ani nic, że tak nie wygląda, że jak przyjadą do ciebie ratownicy medyczni na karetce, to jest zwyczaj dawania im tak 200 hrywien, powiedzmy, nie? Mhm. Za osobę mniej więcej. No jak ktoś jest biedny, to wiadomo, że da z 50, a jak ktoś jest normalny, to da 200, tak? No tak. Ile to 200 hrywien? Nawet ze 20 kilka złotych. Nieźle to wygląda, naprawdę, powiem ci, no. Więc to... Powiedz tak, mi, czyli... Duże różnice występują. Ale to powiedz mi, jak ona daje radę, jak ona tego tyle zrobiła? Druga praca. Mhm. Bodajże z tego, co pamiętam... Czyli mówisz, że ona pracuje tak 50 tak, godzin tygodniowo tam i jeszcze ma drugą pracę. No nie... No cztery, w tygodniu pracuje na przykład 4 dni po 12, 48 godzin, no i kawałek reszty dopełnia sobie drugą pracę. I większość ludzi tam ma dwie prace. Jej. Więc. No to ogólnie tam nie opłaca się tam za bardzo, jeżeli chodzi o takie małe miasteczko, jeżeli chcesz w nim zostać, kompletnie nie opłaca się iść na jakiekolwiek studia, ponieważ specjalista dostaje tyle samo, jak właśnie jakiś handlarz na bazarku, jak jakiś pracownik. Zobacz, a mówisz, że w Polsce nie ma pracy po studiach, nie? No, tam to jest w ogóle. Tam jest praca, ale co z tego, jak to tak tyle się płaci? Tak, nikt jej nie ale chce. Ale to łatwo zrozumieć teraz, dlaczego jest tyle Ukraińców w Polsce przyjeżdża do pracy, tak naprawdę. Tak, najgorsza jakaś praca u nas, najmniej zarobkowa, legalna, już mówmy tylko legalny. No ile ci daje legalna praca? 10 zł na godzinę? No, więcej trochę. Nie, chyba legalna daje 10,90, bo coś takiego. No, najmniej, tak? No to aha, no to pewnie tak, około 11 zł. Tak, to po prostu jednego dnia jesteś już prawie do przodu, tak? Niż miesiąc na Ukrainie. Znaczy, no, jeśli to przeliczę, to w 2 dni ona jest w stanie zarobić swoją miesięczną pensję. No tak. To jest, wiesz co? Masakra. Tak niewyobrażalne. Wystarczy niewyobrażalne. Z 2 dla dni, nas. A... Czyli w tydzień zarobi dwa razy tyle, ponad dwa razy tyle w miesiąc tam. Wow. Tak, dlatego też właśnie, jak my gdzieśkolwiek chodziliśmy, no wiadomo, jestem studentem, ani nie jestem rozrzutny, zarządzam dobrze moim budżetem, to nigdzie nie było nam drogo. Nie ma szans, żeby tam było drogo. Poszliśmy do bardzo dobrej, drogiej azjatyckiej restauracji w Kijowie i zapłaciliśmy coś w okolicach 60 zł. Drogiej, ale to wtedy w 3 osoby, czy gdzie? W 3 osoby. Czyli weź, no to tak, ładnie. Bo akurat po tych urodzinach zafundowaliśmy prezent tej koleżance właśnie tą restaurację, ponieważ dla nich to jest drogo. Oj, to tak, za jedno danie główne, drugie danie główne, ryż do tych dań, za szarańcze, wow. Jak to się nazywa? Jak świeższe. O kurczę, wow. Które jadłem, też były bardzo smaczne. Piwo kraftowe, jakieś zagraniczne, kole, dwie herbaty. To są grosze. Bardzo grosze, nie? W Polsce to byś zapłacił 200 zł pewnie z takiego. A tak jak sobie chodziłem w tym małym miasteczku Nierzynie na przykład, jedliśmy obiad, to też na przykład w przeliczeniu zjedliśmy dwie pizze, do tego trzy napoje tak, typu lepsze, czyli na przykład właśnie herbaty specjalne, jakieś tam z dodatkami, tak? Na przykład do mnie jakieś piwo, no to płaciliśmy w przeliczeniu na osobę po 10 zł za to wszystko, za dwie pizze i te dodatki.
Po prostu pójście do restauracji codziennie nie było dla nas problemu. Faktycznie. Gdzie w Polsce, no to jednak, no nie pójdziesz codziennie do restauracji. No raczej, raczej przeciętna osoba nie chodzi. Tak, raczej tak raz na tydzień, raz na dwa, no, zależy jaki masz. No, no, no coś kotek, myślę. No. A na pewno nie codziennie. No nie. Nie masz możliwości. Ale, kurczę, wow, nieźle to wygląda. Wiesz co, gadamy pół godziny, myślę, że masz sporo do powiedzenia jeszcze, nie? Tak. Myślę, że podzielimy sobie to na dwie części. W tej chwili, nie wiem, masz coś jeszcze do powiedzenia takiego? W tej chwili ja tam konkretnie ceny i tak dalej? Zbierzemy myśli. To będzie chyba najlepsze, potem powiem. No może i masz rację. No dobrze, no to mamy pół godziny teraz podcast, więc żegnamy się z wami. Wyczekujcie kontynuacji tego podcastu. Na pewno będzie jeszcze sporo ciekawych treści a propos Ukrainy, a propos tego wyjazdu. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. No to co, do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć. Cześć.